że tutaj była restauracja, taka Antrakt Cafe, taka kawiarnia z bardzo starymi meblami. I tu promocje książek się odbywały, no i ludzie zawsze mówili, no i ta Lilka z Bemowa, co wina do słoiczków wlewała, bo tutaj innej kultury zawsze wino, ale mówi, co do Tataru, słuchaj, Tatar jest stary, jest śmierdzący.